bojownik zyskuje większą żywotność, a używane zdolności w pancerzu stało się mniej męczące. Tak, weźmiemy zdecydowanie to. Zapiszemy. No i na to spotkanie się przejdźmy. Loganie, moja decyzja jest ostateczna. Wyruszę do ataku razem z Szarą Strażą. Za dużo ryzykujesz, Kejlanie. Horda Mrocznych Pomiotów jest zbyt niebezpieczna, byś stawał na pierwszej... Coś się tekstury popsuły Loganowi. Być może powinniśmy jednak zaczekać na siły Orlesian. Toż to kompletny absurd. Nie potrzebujemy żadnej pomocy, a zwłaszcza ze strony Orlesian. To nie jest wcale absurdalny pomysł. Nasze spory z Orlesianami to przeszłość, a ty pamiętaj, kto tu jest królem. Dobrze, że Marik nie dożył dnia, gdy jego syn gotów jest oddać Ferelden tym, którzy niewolili nas przez całe stulecie. A więc nasze siły będą musiały wystarczyć, prawda? Duncanie, strażnicy są gotowi do walki? Tak, wasza wysokość. A, to ten młody panicz z Wysokorza, którego spotkaliśmy w drodze. Rozumiem, że należą się gratulacje. Później spróbuję jakoś poprawić te tekstury, żeby mu tak nie migały, ale zauważyłem, że tylko on ma te problemy. Dziękuję, wasza wysokość. Potrzebujemy w tej chwili każdego szarego strażnika. Powinieneś czuć się zaszczycony, że możesz do nich dołączyć. Twoja fascynacja legendami przyniesie nam zgubę, Kejlanie. Musimy być realistami. W porządku. Przedstaw mi swoją strategię. Ja i Szara Straż sprowokujemy Mroczne Pomioty do ataku, a wtedy... Rozkażesz zapalić sygnał świetlny na wieży, a wtedy moi ludzie zaatakują z ukrycia. I oskrzydlą Mroczne Pomioty, pamiętam. Chodzi o wieżę Ishal. Kto zapali ogień sygnałowy? Mam tam kilku ludzi. Nie jest to zadanie niebezpieczne, ale bardzo odpowiedzialne. A więc powinniśmy posłać tam najlepszych. Wyślij Alistera i tego nowego szarego strażnika. I nas wysyłają gdzieś na zadupie. To znaczy, że nie wezmę udziału w bitwie? Potrzebujemy ognia sygnałowego. Bez niego żołnierze Logana nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. A widzisz? Chwała dla każdego! Za bardzo ufasz Szarej Straży. Jesteś pewien swoich decyzji? Dość tych twoich spiskowych teorii, Loganie. Szarzy strażnicy walczą z plagą niezależnie od okoliczności. Wasza wysokość, powinieneś rozważyć możliwość pojawienia się arcydemona. W głuszy nie natrafiono na ślady smoków. A nie po to są tutaj twoi ludzie, Duncanie? Ja... Tak, wasza wysokość. Wasza wysokość, wieża i ogień sygnałowy są zbędne. Krąg maginów... Nie powierzymy życia jakimś magom. Zachowaj moc na Mroczne Pomioty. Dosyć. Ten plan wystarczy. Szara Straż zapali ogień sygnałowy. Dziękuję, Loganie. Nie mogę się już doczekać tej chwalebnej chwili. Szara Straż walcząca u boku króla Fereldenu. Tak, Kejlanie. Będzie to chwalebna chwila dla nas wszystkich. Ciekawe te tekstury, ale wkurzają mnie. Pierwszy raz mam taki problem. Znacie już plan. Macie wejść na wieżę Ishal i dopilnować, by zapłonął na niej ogień sygnałowy. Co takiego? Nie wezmę udziału w bitwie? Takie jest osobiste życzenie króla, Alisterze. Jeśli ogień nie zostanie rozpalony, żołnierze Terna Logana nie będą wiedzieli, kiedy ruszyć do ataku. I dlatego dwóch szarych strażników ma stanąć na szczycie wieży z pochodniami w rękach? Tak na wszelki wypadek? Zgadzam się z Alistairem. Powinniśmy brać ją w bitwie. To nie zależy od was. Jeśli życzeniem króla Kejlana jest, by Szara Straż dopilnowała rozpalenia sygnału, to Szara Straż będzie na miejscu. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zniszczyć Mroczne Pomioty. No dobra. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli król poprosi mnie kiedyś, bym założył sukienkę i zatańczył Remigolda, to nic z tego. Choćby Mroczne Pomioty miały padać od tego jak muchy. To będzie dobre. Ja posuwający się tanecznym krokiem wzdłuż linii Mrocznych Pomiotów. Jasne, moglibyśmy je pozabijać, gdy zaczęłyby pokładać się ze śmiechu. Po drugiej stronie wąwozu, patrząc od obozu króla w stronę, z której przybyliśmy. Będziecie musieli przeciąć wąwóz i przejść przez bramę. Za nią znajdziecie wejście do wieży. Z jej szczytu będziecie mieli widok na całą dolinę.
Damy wam znać, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Alistair będzie wiedział, czego wyglądać. Bitwa rozpocznie się lada moment. Kiedy wyruszę, działajcie szybko. Będziecie mieli niecałą godzinę. W takim razie muszę dołączyć do pozostałych. Od tej chwili zdani jesteście sami na siebie. Pamiętajcie, obaj jesteście szarymi strażnikami. Oczekuję, że okażecie się warci tego tytułu. Duncanie, niechaj czuwa nad tobą Stwórca. Niechaj czuwa nad nami wszystkimi. Zauważyłem, że miałem wyłączony mikrofon. Bardzo fajny filmik, chyba jeden z moich ulubionych, muszę przyznać. Plan zadziała, wasza królewska mość. Oczywiście, że tak. To koniec plagi. Bardzo podoba mi się realizacja. Trochę Władcą Pierścieni mi zalatuje, a no ale kto na to zwraca uwagę. Zapis. Lecimy przez most. Trzymamy się. Ciszyć trzeba muzykę, bo... O, teraz powinno być dobrze. Ech.
Nienawidzę katapult. Lister ma awans. Damy mu jeden zręczność i dwa w siłę. Z templariuszem. Ale nie może. Nie ma 9 poziomu. Szkoda. Miałem pewne problemy z mikrofonem. Zapewne jak zauważyliście, dziwny szum. Wy jesteście szarymi strażnikami, prawda? Wieża została zdobyta. O czym ty mówisz, człowieku? Jak to zdobyta? Mroczne pomioty weszły do środka. Są wszędzie. Większość ludzi nie żyje. A więc musimy dostać się na szczyt wieży i rozpalić ogień. Nie powinno być już problemów z tym szumieniem, mam nadzieję. Ale w końcu się coś zaczęło dziać. Jeden z nas przeżyje, a mnie do grobu nie śmieszno. Będzie łatwo. Zobaczyć, co ten mag ma tutaj za czary. O, paraliż przyda się na pewno. Słabość, płonąca broń, to niech użyje od razu. Będzie łatwo. Coś mamy, nic. Dobra, to przed siebie. Zmany już wypruł. Niech sobie wejdzie. No i nie. Atakuje z czarów. Tylko jeden z nas przeżyje, a mnie do grobu nie śpieszno. Jak na razie zbyt trudno nie jest. Jasne.
Zaczynajmy. No, właśnie. Kuferek zamknięty. Trzeba otworzyć rękawice łuskowe. No i wchodzimy. Jak? No, teraz będzie już trochę lepiej z akcją w tej grze. Ten, kto dotarł aż